Halo, 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 hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie, TS2 wrzucił oczywiście tutaj informacje. Odkopał sobie w plikach gry, bo on generalnie bardzo, bardzo lubi sobie szukać w plikach gry. Jeżeli chodzi, mówię ogólnie, na temat zmian, na temat wypłat, na temat w zasadzie wszystkiego. I w zasadzie dokopał się do wielu różnych ciekawych rzeczy. Ja wam po prostu od razu przedstawię tabelkę, no bo myślę, że nie ma sensu robić spolszczonej wersji, tylko po prostu wam pokażę tę tabelkę. Mianowicie, jak sobie zaczynacie napady, bo to jest dosyć istotne, to na pierwszy cel i na przykład na panterę nie ma aktualnie jakby niczego, nie ma jakby żadnych szans. Ale jak pojawiała się pantera, to był taki event, że każdy ją dostawał zawsze. To jest też dość ciekawe. I teraz tak, jeżeli chodzi o Kayo Pelico, to buff prezentuje się w sposób taki, że jeżeli skończymy sobie napad, będziemy w ciągu tych 72 godzin zagramy sobie. W sensie kupimy już napad, to jakby liczą się wtedy te procenty, o, jakby to powiedzieć. Wtedy mamy następujące, mamy 60% na te kille, 15% na naszyjnik, 15% na dokumenty i 10% na diament. Ale jeżeli zagramy później, to wtedy mamy 0% na te kille, 40% na naszyjnik, 40% na dokumenty i 20% na diament. W zasadzie można by powiedzieć, bo to też trzeba powiedzieć na liczbach później, to sobie obgadamy, jeżeli chodzi o liczby. Ale jeżeli jeszcze jest druga sprawa, jeżeli rozpoczynamy napad w czasie, kiedy są. No, w ciągu tych 72 godzin, kiedy kupiliśmy ten napad, od skończenia poprzedniego, też dostajemy bonusy. Bonusy na dodatkowe cele. Wtedy, jeżeli kradniemy te kile, no to jest 20%, naszyjnik 10%, dokumenty 5% oraz diament już 0. No i prawdopodobnie pantera oraz dokumenty te za pierwszym razem też 0. Co to w zasadzie oznacza? Oznacza to, że tequila będzie lepsza od naszyjniku. Przynajmniej niby to wygląda za pierwszym razem. Ale trzeba by sobie po prostu spojrzeć wprost na liczby. Liczby tutaj generalnie bardzo dużo tutaj wszystkiego powiedzą. Więc no ja sobie tutaj oczywiście zobaczę, jak to wszystko wyglądało. Bo, no mówię, tego też troszeczkę tutaj było. Dobra, mam już generalnie sobie liczby, jak to wygląda. Mianowicie kasa średnio dawała właśnie 361 tysięcy. Czyli teraz po buffie, jeżeli będziemy mieli te kille, bo to jest, to nazwijmy, najgorszy możliwy scenariusz, to mamy wtedy za taką kasę, to jest razy 20%. Teraz będzie kasa płaciła 432 tysiące. Czyli można by powiedzieć, że to będzie lepsze w ogóle, od tego trzeba by zacząć. To już będzie lepsze od naszyjniku. Naszyjnik daje, bo to popatrzmy po normalu, daje 900 tysięcy, naszyjnik daje milion. Niech będzie. Czy będzie tequila lepsza po tym buffie niż naszyjnik? Bo naszyjnik wtedy ma 10%. No, na pierwszy rzut oka wtedy będzie. No nie, dalej nie będzie lepsza. Nie, dalej naszyjnik jednak będzie gorszy. Nieznacznie, ale będzie gorszy. Pomiędzy, mówię, to jest różnica zaledwie 100 tysięcy, ale po tym buffie, no, zmienia się dodatkowy cel w zasadzie. No i tutaj właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć to na liczbach. Na temat kasy, no, się niewiele zmieni, bo to będzie 20%. Tutaj też od razu wam przygotuję taką tabelkę jeszcze raz. Po prostu sobie tamtą przekopiuję i zrobię teraz nową, żeby wam pokazać, jak wygląda to wszystko na liczbach. Ale nie, generalnie dodatkowy nie przebije jednakże. Czyli to było takie moje błędne założenie, że takie coś będzie. Ale w zasadzie, jeżeli to by powiedzieć, to można by wprost powiedzieć, że troszeczkę to jest taki trochę buff, ale trochę i nerw jednocześnie. No bo buffem jest to, że zarobisz w zasadzie trochę więcej za jeden napad. I możesz w zasadzie grać tylko jeden napad dziennie. No nie musisz grać, nie wiem, tych 15 napadów dziennie, czy coś w tym stylu. Ale nawet jak będziesz grał po jednym napadzie dziennie, no to dostajesz średnio za napad 1 200 000, 1 300 000 na te kili. No to w zasadzie to jest naprawdę bardzo duża ilość kasy, żeby wprost powiedzieć. I to jest, no, cały czas sporo, no, sporo to jest. Plus jeszcze do tego save trzeba jeszcze doliczać zawsze do tego wszystkiego, elite. Mówię, tylko trochę gorzej z hardem będzie. Będzie trzeba zobaczyć, jeżeli chodzi o hard, jak to będzie wyglądało. Bo w zasadzie nie wiadomo. Jeszcze w ogóle jedna zmiana się pojawia. Poza oczywiście tymi zmianami w tabelkach, Rockstar też przeprowadził kolejną zmianę. Że teraz napad na Kayo Pelico, jeżeli gramy sobie solo, będzie odnawiał się 192 minuty, czyli już nie 3 dni w grze, a 4 dni w grze, czyli 3 godziny i 12 minut, czyli raz na 3 godziny
i 12 minut, jeżeli gra się samemu napad na Kayo Perico. Ale to nie zostało nigdzie powiadomione, że w zasadzie jest taka zmiana, więc kto wie, czy to jest zamierzone, czy po prostu ktoś się zwyczajnie pomylił. No, czyli jeżeli teraz możesz samemu rozgrywać napad raz na praktycznie 3 godziny, no to troszeczkę to już nie brzmi zbyt interesująco. No, myślę, że chyba każdy z was przyzna, nie brzmi to zbyt ciekawie, ale jeżeli zagrasz z kimś, to już masz 48 minut. I jeżeli grasz też w sumie z kimś, to też jest bonus cały czas na te właśnie dodatkowe łupy. No i to jest właśnie, mówię, to jest ta najciekawsza tutaj po prostu sprawa. Ale no cóż, no... No można tak, no można. Nie no, cały czas Kayo Perico, też żeby odpowiedzieć, to ja też trochę na początku też tak mówię, że kurde, robią tego nerfa na Kayo Perico, nie, że takie dobre miejsce do zarabiania kasy, ale no powinni to po prostu na samym początku już przemyśleć, jak to może wyglądać, że jak to będzie wyglądało przecież. Mogli to zrobić od samego początku, a nie teraz, nie wiem, po praktycznie 2 latach. Zajmują się Kayo Perico. Ale no cóż, no w każdym razie trzeba też przedstawić po prostu te liczby, bo to też jest dosyć, mówię, bardzo jakby istotne, jak to teraz po prostu wygląda, jak to się pozmieniało, bo cały czas będę to mówił, Kayo Perico jest dobrym miejscem do zarabiania gotówki, jednakże myślę, że teraz z tymi cooldownami, jeżeli gracie solo, no to macie bardzo utrudnione, bo jeżeli gracie we dwóch, no to moim planem, oraz myślę, że planem, który wpadł pewną większość osób, jest granie na przemian Kasyna i Kayo Perico i tak w zasadzie w kółko. Jeżeli by ktoś chciał farmić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość pieniędzy, to wtedy tak będzie mógł grać. I cóż, no w zasadzie, żeby to wprost powiedzieć, niby znerfione, ale i ulepszone. Trochę to mieszane się robi, ale no to takie to po prostu to jest, no takie to jest już, no ale co tutaj więcej jakby to powiedzieć. No dobra, no, w każdym razie, myślę, że to byłoby na tyle w takim razie filmie, jeżeli chodzi o zmiany wypłat na Kayo Perico. Mówię, zobaczyłem sobie potem dalej, jeżeli chodzi o poziom harda, bo teraz mówię, teraz jest ciekawe tylko jak harda tego odpalić, czy musisz po 3 godzinach 12 minutach go odpalić, czy poziom hard w ogóle, nie wiem, zniknie i w sumie... Odejdzie do lamusa trochę. Ciężko to powiedzieć, chociaż warto byłoby zawsze mieć takiego harda na wszystko. Ale no dobra, no. W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.